Za nami magiczne wydarzenie na twierdzy w Srebrnej Górze. Festiwal Twierdza Legend to 2 dni spotkań z pisarzami, autorami baśni, przewodnikami, a także zabawy dla całych rodzin. Spektakle teatru kukiełkowego, spotkania z sokolnikiem czarodziejką, płukanie złota oraz poszukiwanie skarbów. Wszystko w towarzystwie legend naszego regionu, w końcu w każdej z nich jest ziarnko prawdy. W kalendarzu wydarzeń Twierdzy Srebrnogórskiej brakowało nam wydarzenia organizowanego na jesień. Aura, szybko zapadający zmierzch, mgła spowodowały to, że pomyśleliśmy o tym, żeby sprowadzić do nas, zaprosić legendy, przedstawicieli legend z całego Dolnego Śląska. Chodzi o to, żeby ten odwiedzający, chodząc po stanowiskach właśnie tych naszych przyjaciół z obiektów tutaj z Dolnego Śląska turystycznych, żeby miał wielką różnorodność tego, co tu się dzieje, żeby i dziecko było zaskoczone, i rodzic był zaskoczony tym, co dzieje się na poszczególnych punktach. A co najważniejsze, to ludzie nie zostają tu tylko 2-3 godziny, tylko praktycznie są cały dzień, bo program jest naszpikowany cały czas atrakcjami. Widocznie turyści potrzebowali jeszcze takiego impulsu, żeby wyjść z domu, a tym bardziej wyjść z dziećmi z domu, bo w programie mamy i teatry kukiełkowe dla dzieci, opowieści, legend dla dzieci. Dużo różnych punktów jest skierowanych właśnie do rodzin z dziećmi. Ten pomysł właśnie Emilii Twierdzy Legend, myślę, że na stałe już się wpisze do kalendarza. Za chwilę, jak co roku, Sylwester, no i potem od maja odpalamy grillowane bastiony. W czerwcu rekonstrukcja tutaj bitwy z 1807 roku, 5. festiwal piwa i sera, no i dalej kolejne imprezy. Mamy nadzieję, że już bez zakłóceń i będziemy mogli zapraszać tych, co już zwiedzali. Bo o to chodzi, żeby ludzie wracali do twierdzy, bo cały czas właśnie po to to robimy, żeby mogli ją wykorzystywać, żeby ten obiekt żył i tętnił po prostu dźwiękiem, tętnił śmiechem, muzyką i wszystkimi wydarzeniami, które powodują, że jest sens jego dalszego remontu. Podobno rok po wybudowaniu twierdzy, na twierdzę zagościł sam król, Fryderyk II, zwany Wielki. Przybył on na twierdzę na inspekcję. Chodził po pomieszczeniach, patrzył co i jak i przybył tutaj, do tej kazamaty. Obok niego był jeden z oficerów i król zapytał się go, ile kosztowała ta studnia, na co ten odparł 999 srebrnych talarów frydercjańskich. Król więc wyciągnął ze swojej kurtki talara, wrzucił do studni, teraz kosztowała 1000, żeby było do równego. I podobno, jak ktoś by tam zanurkował, to pewnie tego talara wyciągnął. Sowy, w ogóle zwierzęta, zawsze stanowiły jakieś punkty odniesienia dla ludzi, żeby się wzorować ich zachowaniem. Wnosiły jakieś nieprzewidziane sytuacje w ludzkie życie. I zwierzęta były bardzo często wzorem i pomysłem na legendy i bajki, które się tworzyły. Czasami te bajki niestety są mocno pogubione, oderwane od rzeczywistości, co nie zmienia faktu, że zwierzęta w każdej bajce odgrywają wielką rolę. Ale bardzo fajne, fajne opowieści. Byliśmy na przedstawieniu kukiełkowym. Opowieść o Liczyrzepie, opowieść o legendach strzelińskich. To niezapomniane wrażenia. Twierdza legend. No cały czas atrakcje różnego rodzaju. Od strzelania, poprzez bieganie, poprzez opowieści, bajki i tak dalej. Więc niesamowite wrażenie. Mi się strzelanie z tatą podobało. Widzieliście drapieżne ptaki? Mi się najbardziej podobało to, że tam był taki pan, który opowiadał o ptakach, a potem pozwalał, na przykład ja trzymałam sokoła na ręce. A dziękujemy, pozytywne, bardzo mili oprowadzający w strojach z epoki, także zadowoleni jesteśmy, z żartem było wszystko i z humorem. Jest bardzo ciekawe, jak najbardziej go można polecić wszystkim turystom, tym zagorzałym i tym zwykłym, takim niedzielnym, tak? Dużo rzeczy można tutaj zwiedzić, dużo rzeczy zobaczyć. Pełno atrakcji dla dzieci, już widzieliśmy tam po drodze, tam też z sową stał, pokazywał dzielnie dzieciakom, co ta sowa potrafi i co, czym się tam żywi i tak dalej. Muszę polecić tutaj panów przewodników, bo udało nam się przy tej studni jednej porozmawiać z panem przewodnikiem. No po prostu niesamowite, żyje tym, widać, że żyje tą historią, żyje tą twierdzą, coś niesamowitego. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich telewizów i do zobaczenia na naszej twierdzy. Twierdza Srebrna Góra to największa górska twierdza w Europie. Jej tajemnice i historię możecie Państwo poznawać przez cały rok, uczestnicząc w wielu tematycznych wydarzeniach.
Obiekt można odkrywać zarówno w dzień, jak i podczas nocnego zwiedzania z dreszczykiem emocji. Szczegóły na portalu forty.pl.